Dobrze, przerwy wam nie zrobię, wybaczcie, ale mało czasu mamy. Także szybko powiem, co mam powiedzieć w dużym skrócie. No, powiedzmy, że najważniejsze. W ogóle kerygmat, mam nadzieję, że słowo dla was znane, ale wiem, że nie dla wszystkich, bo się parę osób dopytywało, więc powiem szybko. Kerygmat jest to w pewnym sensie pierwsza informacja, jaką daje się osobie, o której chcemy rozmawiać, z którą chcemy rozmawiać o Jezusie Chrystusie. Czyli mamy człowieka niewierzącego i teraz jakie dane mu przekazać, co mu powiedzieć z tego wszystkiego, co mamy, tak? Z tych wielu tomów sumy teologicznej, co wybrać, nie? Mamy oczywiście przykłady, czyli apostołowie i głoszenia, czy do Żydów, czy do pogan. Co oni mówili, żeby opowiedzieć dobrą nowinę? W dzisiejszych czasach musimy w pewnym sensie rozróżnić, tak? Jedna sprawa to jest głoszenie dobrej nowiny osobom zupełnie niewierzącym, czyli misje jakieś, prawda, Azja, Afryka, gdzieś, gdzie chrześcijanie są w mniejszości i spotyka się ludzi zupełnie niewierzących i teraz co im powiedzieć, właśnie jak im przekazać dobrą nowinę. Natomiast w naszej sytuacji raczej mamy do czynienia z ludźmi, którzy o Jezusie już słyszeli, wiedzą, że jest coś takiego jak Kościół, prawda? Aczkolwiek niekoniecznie uczestniczą w tym. Może kiedyś chodzili do kościoła, modlili się, teraz nie. Albo mają jakąś fazę buntu. Papież nazywa to reewangelizacją. Czyli mamy ludzi, którzy kiedyś byli już zewangelizowani, a teraz trzeba zrobić powtórkę, repetę. Celem jednego i drugiego, tak, czy nieważne, czy mamy niewierzącego, czy kiedyś wierzącego, jest to, żeby go przyprowadzić do Jezusa. Żeby przekazać mu dobrą nowinę, przyprowadzić go do Jezusa. I pamiętam jeszcze dawno temu taką dyskusję z koleżanką, kiedy odkryliśmy, prawda, że Eucharystia jest to przecież spotkanie z Jezusem, no więc wydawało się nam, że najprostszą sprawą przyprowadzić do Jezusa, czyli łapiemy takiego gościa za habety i do kościoła na mszę, no i jest już przy Jezusie, prawda, co tu więcej robić, nie? Jest to pomysł, tak? Pan Bóg działa i może i w ten sposób zadziałać. No ale zasadniczo uważa się, że kerygmat jest to po prostu głoszenie, tak? Czyli mówienie, przepowiadanie dobrej nowiny. W ten sposób patrząc, czy też patrząc na przykład na Didache, to co ksiądz biskup mówił, tak? Tam tym kerygmatem, pierwszym takim głoszeniem były te dwie drogi, czyli że jest droga zła, śmierci i droga dobra, życia. Nie ma tutaj za dużo w takim rozumieniu informacji na przykład o Kościele, Eucharystii, prawda? Bardziej jest to takie egzystencjalne pokazanie, że jest dobro i zło i dopiero z tego przejście dalej właśnie do Jezusa, który jest tym, który daje łaskę trwania w dobru. Eucharystia w Didache pojawia się później. Tak? Nie w tym momencie, kiedy mówimy o Jezusie, tylko dopiero, kiedy już człowiek jest już katechumenem, czyli zainteresował się, zaczyna w tym uczestniczyć, może wziąć udział w Eucharystii. Na tych zresztą slajdach Małgosi też to było, prawda, że katechumeni wychodzili w pewnym momencie z kościoła, bo dalsza część już nie była dla nich. Modlitwa wiernych już była dla wiernych. Oni jeszcze byli katechumenami, nie uczestniczyli w dalszej części Eucharystii. Do dzisiaj zresztą mówimy, że są sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest, Eucharystia, bierzmowanie. Czyli żeby dojść do Eucharystii, trzeba przejść pewne wtajemniczenie. To Eucharystia nie jest dla wszystkich. Jest dopiero dla wtajemniczonych. Oczywiście jakby w samej Eucharystii, jak my już uczestniczymy, można powiedzieć, spokojnie ten kerygmat możemy znaleźć. To opowiadanie o Jezusie Chrystusie, o Jego dziele zbawczym, jak najbardziej jest w czasie Eucharystii, prawda? Natomiast czy w przepowiadaniu Jezusa Chrystusa jest Eucharystia? Czy kiedy rozmawiamy z osobami niewierzącymi, mówimy o Eucharystii? No, apostołowie nie sprawowali, można powiedzieć, publicznych mszy świętych, tam na zasadzie na stadionie, wszyscy przyjdźcie, będzie msza święta, prawda? W ten sposób nie wyglądała ewangelizacja. Szli oczywiście do tłumu, tak, gdzieś na rynek, do synagogi, do dużej liczby osób i mówili im o Jezusie Chrystusie.
Natomiast Eucharystia była już jakby dalszym punktem. Zresztą wczoraj w nocy przy rozmowie taki był przypadek. Jacek mówił, że pewien amerykański pastor wymyślił, że weźmie helikopter, wielką beczkę oleju, wystartuje i namaści całe miasto tym olejem, prawda? Równie dobrze pytania się pojawiają, czy nie lepiej wziąć wóz strażacki, przejechać się po mieście i wszystkich ochrzcić, prawda? Tak? No, takie podejście masowe wydaje się, no dlaczego nie? No, całe miasto ochrzcimy jednym wozem strażackim, prawda? Znowu, biorąc pod uwagę to, że jakby głównym czynnikiem nawrócenia jest wolna wola człowieka, no takie masowe sytuacje nie mają sensu po prostu, tak? Po to się mówi do ludzi, można mówić nawet do tłumu ludzi, ale każdy sam osobiście podejmuje decyzję, czy jest zainteresowany, czy chce wejść dalej w tej drodze nawrócenia, czy nie. Więc na przykład chrzest właśnie jest już wydarzeniem osobistym. Każdego chrzci się osobiście, chociaż gdzieś słyszałem, że są takie zapiski, że na przykład jak był chrzest polski, to chrzty wyglądały w ten sposób, że było 50 facetów, wchodzili tam do jeziora na przykład, tak? Chrzczono ich i wychodziło 50 Marków. Potem 50 facetów, 50 Janów. W sensie, że nadawano imię, ale nie tak, że każdemu osobno, tak? Tylko chrzczono 50 i to było 50 Janów. Chrzczono 50, to było 50 Marków, tak? Żeby no, w pewnym sensie przyspieszyć ten proces. Ale i tak każdy z nich musiał osobiście podjąć decyzję, że chce się ochrzcić, wejść do tej wody, tak, zostać ochrzczonym. Więc w tym sensie to jest działanie osobiste i kerygmat, można powiedzieć, jest osobistą rozmową. Nawet jak mówimy do tłumów, to potem potrzeba osobistej rozmowy, osobistej decyzji tego człowieka. I w tym momencie no, ani apostołowie nie mówili Eucharystii, ani raczej my z zapisów biblijnych. Kiedy Paweł mówi tak do Ateńczyków, nie mówimy o Eucharystii. Kiedy Piotr staje w dniu Pięćdziesiątnicy, mówi ochrzcijcie się, ale nie mówi o Eucharystii w tym momencie, prawda? Eucharystia jest właśnie następnym etapem wtajemniczenia. Pierwszy jest chrzest, więc pierwsza decyzja to było w ogóle przyjmij chrzest. Kiedy już przyjmiesz chrzest, idziemy dalej, tak? Są następne kroki. I w tym momencie pojawia się pytanie, na ile ten właśnie co ma być w tym kerygmacie, w tym pierwszym głoszeniu, w tym pierwszej rozmowie o Jezusie Chrystusie, w tym zachęceniu do tego, żeby człowiek się nawrócił. Na ile ta informacja ma być właśnie pełna, zawierająca wszystkie tam dalsze rzeczy, jak na przykład właśnie Eucharystię. Oczywiście przez to, że to jest sytuacja osobista, to dla każdego może być inaczej. Tak? W takiej rozmowie dla jednej osoby reewangelizowanej, czyli takiej, która kiedyś już słyszała o Bogu, która nie wiem, może była kiedyś nawet katolikiem, prawda, chodziła do kościoła, przyjmowała sakramenty, ale gdzieś odpadła, dla niej rozmowa o Eucharystii może być otworzeniem oczu na coś, na tą rzeczywistość nadprzyrodzoną, prawda? I to może być sposób przekazania dobrej nowiny, że tak naprawdę Bóg jest blisko, jest dostępny. Możesz przyjść i czerpać pełnymi garściami. Dla innego znowu właśnie ta tajemnica Eucharystii będzie zupełnie czymś dziwnym, obcym. Tak? On jeszcze nie rozumie paru rzeczy wcześniej, zanim do tego dojdzie. Więc można powiedzieć, no, trzeba w osobistej relacji na tyle mieć jakąś rozeznanie, żeby wiedzieć co powiedzieć. No, przynajmniej próbować. Tak? Oczywiście Duch Święty tu główną rolę pełni i on podpowiada, co mówić. No ale nie można się zamykać, że nie, tego nie wolno powiedzieć, bo to będzie później. Jeśli temu człowiekowi jest to potrzebne już teraz, to jak najbardziej. My jako, powiedzmy, osoby bardziej tak rozumowo patrzące na taką sytuację, jak nawet ewangelizacja, nieraz się spieraliśmy, tak? Właśnie, co ma być w tym kerygmacie? Przede wszystkim dlatego, no takie, można powiedzieć, slogan, ale jest to tak zwane prawo pierwszych skojarzeń, pierwszych połączeń. Jeśli człowiekowi zaczynamy kłaść fundament krzywo, to potem ciężko będzie wyprostować cały budynek. Więc jest istotne, co jest mówione w czasie tego pierwszego głoszenia, żeby to było potem spójne z całą resztą.
Czyli jeśli chcemy mówić o tym, że tak jak w Didache, że są dwie drogi, droga śmierci i droga życia, można kroczyć drogą życia, ale nie o własnych siłach, tylko dzięki łasce Boga. I z tego można przejść do Eucharystii, bo to jest miejsce, gdzie Bóg daje swoją łaskę do tego, żeby kroczyć drogą życia, prawda? Jeśli byśmy próbowali to powiedzieć jakoś inaczej właśnie, że potem jak się uchwycić tych sakramentów, które są kanałami łaski. Chodzi o to, żeby w kerygmacie zostawić sobie uchwyty na dalsze treści, prawda? Żeby było do czego się odwołać. Bo jeśli człowiek dostanie informację taką zupełnie strywalizowaną, prawda, że wystarczy, że ustami swoimi wyznasz i potem już nieważne, co robisz, no to po co mu Eucharystia? Skoro on już usłyszał, przyjął za prawdę, że wystarczy powiedzieć, Jezus jest Panem i on już jest zbawiony. To dla niego tekst, że Eucharystia jest kanałem łaski, jest głupotą. Prawda? No bo przecież on już jest zbawiony, to po co mu jeszcze jakiś kanał łaski? Więc to, co jest głoszone w tym pierwszym głoszeniu, ta informacja jest istotna w kontekście apologetycznym. Tak? Co mówimy? Po to, żeby sobie nie zamykać potem drogi do przejścia dalej, tak? Albo właśnie nie zamknąć tego człowieka na dalszą wiedzę. Więc musimy dbać o czystość tego kerygmatu, w sensie katolickość, prawda, żeby to była prawdziwa nauka. No, patrząc na temat naszej sesji, musimy dbać o prawdę o Eucharystii, bo to jest centralne, tak jak jest powiedziane, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, prawda? Jeśli o tym zapomnimy, no to co z tego, że właśnie człowiek wyzna, że Jezus jest Panem, jak potem nie ma czerpać skąd tej łaski? Trzeba pokazać, jak to pogodzić, tak? Czyli pokazać, że kerygmat ma takie właśnie punkty zaczepienia do wejścia dalej, że to pierwsze takie wprowadzenie, podprowadzenie pod na przykład chrzest w przypadku niewierzącej, czy pod nawrócenie w przypadku osoby już kiedyś ochrzczonej, to jest tylko pierwszy krok właśnie do tego, żeby pójść dalej. I tak jak tutaj sobie tak słuchałem, prawda, poszczególnych tych konferencji, to wydaje mi się, że najsensowniejsze jest takie, no, takie rozróżnienie, że kerygmat jest to głoszenie dobrej nowiny. Tak? Czyli za każdym razem, jak mówimy o tym, że Jezus jest tym, który zbawił, tak? Który daje ci życie, który chce kochać ciebie, chce ci wyciągnąć z twojego grzechu i tak dalej, to mówimy, przekazujemy tą dobrą nowinę, którą ktoś może przyjąć. Natomiast kiedy przychodzimy na Eucharystię, no to nie dość, że słyszymy tą dobrą nowinę, no bo mamy czytania, prawda, mamy właśnie całą liturgię, w sensie te słowa, które są w liturgii używane, też są przecież z Pisma Świętego często całymi fragmentami brane, ale oprócz tego, że to słyszymy, to jeszcze to możemy przeżyć. Bo to, co też było tutaj mówione, prawda? Eucharystia jest czasem podłączenia się do tej prawdziwej ofiary Chrystusa, tej jedynej, która była na Golgocie i tej, która jest ciągle w niebie. Więc nie dość, że można usłyszeć samemu dla siebie po raz kolejny to, że Bóg mnie kocha, że daje mi łaskę, prawda? To można to przeżyć, można w tym uczestniczyć, w tej uczcie baranka. Więc wydaje mi się, że to jest główne rozróżnienie między kerygmatem a Eucharystią, bo kerygmat jest właśnie informacją. Jest zestawem danych. Nieważne, jak to tam opiszemy, co tam w tym zestawie ma być, prawda? Eucharystia natomiast jest punktem, miejscem, czasem przeżycia tego samemu. Nie tylko usłyszenia. Znaczy, no wiemy jak jest, prawda? Są ludzie, którzy przyjdą i traktują to jako teatr. Usłyszałem, zobaczyłem, wyszedłem. Prawda? Ale to nie ma być tylko właśnie przekazanie informacji. To jest rzeczywistość, która się dzieje, do której możemy się dołączyć. Znowu, nie wszyscy mogą się dołączyć. Tak? Nie wszyscy są wtajemniczeni. Nie wszyscy zrozumieją, co się dzieje. Prawda? Nawet jeżeli ktoś już jakoś podjął decyzję nawrócenia, no to na przykład są takie punkty, które trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do Eucharystii. Być ochrzczonym, być wyspowiadanym, prawda? Więc to nie jest dla każdego. A jednak, znaczy w tym sensie nie jest dla każdego tak po prostu, może tak powiem, z ulicy, ale jest dla każdego w tym sensie, że Bóg zaprasza każdego, tak? Bo chce swoją łaskę dać każdemu. Tylko
No, w pewnym sensie trzeba wykonać własną pracę, żeby móc do tej łaski dostąpić. I moje takie doświadczenie przez wiele lat właśnie tak trochę mi to gryzło, że ta Eucharystia jakoś nie jest podkreślana w kursach ewangelizacyjnych, w jakichś takich akcjach ewangelizacyjnych, prawda, że to no idzie się do ludzi i mówi im się, że Bóg ich kocha, a nie mówi im się o tym największym darze, który mogą otrzymać, prawda, i że w wielu osobach pojawia się takie, przynajmniej z mojego doświadczenia, takie z rozmów wychodziło, że na przykład spotkanie wspólnoty modlitewnej to jest coś wspaniałego. Eucharystia to jest nudna. Nie? Gdzie przecież, że tak powiem, ilość łaski jest proporcjonalnie odwrotna. Prawda? Na Eucharystii dużo więcej łaski można otrzymać niż na spotkaniu modlitewnym. Ale przeżycia emocjonalne, pewna nowość kontra znużenie, powoduje właśnie taki odbiór u wielu, można powiedzieć, tak świeżo nawróconych osób. Więc istotne jest no, pokazywanie prawdy o tym, co jest naprawdę ważne, a co jest tylko jakimś no, dodatkiem miłym, prawda, przyjemnym, fajnym, ale niekoniecznie najważniejszym. I w tym roku i w tamtym, no w sumie 4 razy już, miałem okazję uczestniczyć w czymś takim, co się nazywa Kurs Jan. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś uczestniczył. Szkoła Nowej Ewangelizacji robi takie... Jan, tak. Szkoła Nowej Ewangelizacji robi takie rekolekcje, które się nazywają kursy. Nie? Kurs Nowe Życie, kurs Jan, kurs Mojżesz, kurs Paweł i inne takie. One też mają swoją, można powiedzieć, stopnie wtajemniczenia. Tak? W tym sensie na przykład na kurs Jan nie można pojechać tak od razu, tylko najpierw oczekuje się, że człowiek pojedzie na kurs Nowe Życie, kiedyś to się nazywało Filip, i dopiero po przeżyciu tego kursu pojedzie dalej, prawda? Więc teraz, znaczy mówię, teraz jest to troszeczkę bardziej pilnowane. Kiedyś to było różnie. Ja też pierwszy kurs, jaki przeżywałem, to był Jan, tak? Ale to dawno temu. No dokładnie. I chociaż ten kurs nie jest tak naprawdę Eucharystii, bo to jest kurs mówiący o tym, jak być uczniem Jezusa. Jan jako uczeń Jezusa, umiłowany, jest pewnym wzorem i cały kurs jest na ten temat, jak być uczniem Jezusa. Ale jednak, no, znaczy, można powiedzieć, standardem jest to, że w kursie uczestniczy kapłan. Codziennie jest msza święta, prawda? Oczywiście jakieś modlitwy i tak dalej. No ale to na wszystkich kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji tak jest. Natomiast kurs Jan jest o tyle specyficzny, że pewną część kursu zajmuje odniesienie do Eucharystii. Ja to przeżywałem po raz 4 i to tak naprawdę dopiero za 3 razem, jak to przeżywałem, to mnie bardzo uderzyło, że to właśnie bardzo, cały jeden dzień jest, można powiedzieć, bardzo eucharystyczny. Wcześniej jakoś tego nie widziałem. Inne rzeczy mnie interesowały, bo tam dużo treści, więc inne rzeczy mnie bardziej poruszyły. Natomiast właśnie teraz ostatnio zauważyłem, że to jest bardzo eucharystyczny kurs, pokazujący, można powiedzieć, nie wprost, ale jednak pokazujący to, że Eucharystia daje nam życie właśnie. Tak? Że jeśli chcemy być uczniami Jezusa, no to musimy się karmić Jezusem, który jest naszym mistrzem. Tak jak mówię, nie jest to kurs przeznaczony dla osób po raz pierwszy, jak to się mówi, reewangelizowanych. Tak? Czyli nie jest to kerygmat, mowa do ludzi, których chcemy dopiero zachęcić, tylko już następny stopień. Ale bardzo mnie ucieszyło, że jest to tak bardzo katolicki kurs właśnie, tak? Że Eucharystia stanowi w nim wielki, wielki fragment i dużą część jakby zajmuje i tłumaczy. Natomiast w tych właśnie wcześniejszych, czyli na przykład kurs Nowe Życie, kiedyś to się nazywał kurs Filip, no Eucharystia jest jako element dnia, tak? To znaczy, tak jak w czasie rekolekcji, codziennie jest Eucharystia. Natomiast nie jest ona w żaden sposób centralnym punktem, no, powiedzmy, nauczań, tak? Bo każde nauczanie ma jakieś tam swoje myśli i jak ktoś by się nawet bardzo tak odtwórczo ten kurs prowadził, czy te rekolekcje, no ta Eucharystia w sumie nie jest nawet takim elementem jakoś spajającym to. Rekolekcje mają swój tor, swoją myśl, a Eucharystia jest, można by tak uznać, pewnym takim doklejeniem, tak, że no,
jesteśmy w rekolekcjach, to codziennie musi być Eucharystia, ale ona nie jest wpasowana w treści. Oczywiście dużo zależy od ekipy prowadzącej, od kapłana, który prowadzi te rekolekcje, bo przecież można to zrobić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ale mimo wszystko to znowu pokazuje, że kerygmat, czyli te pierwsze informacje, które przekazujemy osobom nawracającym się, niekoniecznie prowadzą od razu do Eucharystii. Prowadzą najpierw do decyzji nawrócenia. Do decyzji tak, chcę być z Jezusem. Co będzie dalej? No to właśnie jest na następnych krokach, prawda? Oczywiście jeżeli mówimy o osobach właśnie reewangelizowanych, no to dużo łatwiej jest nawiązać do Eucharystii. Bo jeżeli ktoś już był w kościele jako młody człowiek i dopiero miał jakąś przerwę, prawda, z powodów różnych życiowych, no to jest się do czego odwołać. Kiedyś uczestniczyłeś w tym, wiesz co to jest, czy mniej więcej chociaż wiesz, tak? No możemy to jakoś pogłębić. Natomiast w przypadku osób, które albo w ogóle nie były w kościele, albo dawno odpadły, no to trudno jest zaczynać od Eucharystii jako od takiego punktu startowego. Zresztą tak, siedzimy tu już drugi dzień i mówimy o Eucharystii i tak jak ksiądz biskup mówił, za każdym razem rozumiemy troszkę więcej, ale do pełnego zrozumienia to jeszcze bardzo daleko, prawda? Więc trudno oczekiwać od osoby no, zupełnie niezorientowanej w tematyce, żeby ona teraz zaczynała wgłębiać się w tajemnicę, której sami nie rozumiemy, prawda? Więc ciężko jest... Znaczy, można kogoś zachwycić Eucharystią. Jeżeli samemu się żyje tym, jaka Eucharystia jest piękna, można go zachwycić nawet bez jakby zrozumienia. Ja nie do końca rozumiem, nie do końca potrafię to przekazać, ale mój zachwyt może kogoś zachęcić do tego, prawda? No ale to w tym momencie to nie jest przekazywanie informacji kerygmatu, tylko bardziej świadectwo, pokazanie, że jej, to jest dla niego ważne, coś tym może jest, może się tym zainteresuje, prawda? Nie wiem, jakie wy macie doświadczenie właśnie ewangelizacji, reewangelizacji, na ile w tym Eucharystia jest istotna. Takie na przykład ewangelizacje uliczne, no z tego, co ja widziałem, no to powiedzmy, zaczyna się Eucharystią dla ekipy. Prawda? Jeśli jest to katolicka impreza, robią to katolicy, no to najpierw ci wszyscy, którzy są zaangażowani, zbierają się, jest dla nich Eucharystia, tak, rozesłanie jakieś na przykład i oni idą ewangelizować. No ale dla tych ludzi, z którymi rozmawiają, nie jest przygotowana Eucharystia. No oczywiście, jak oni by chcieli, no to w Polsce znajdą Eucharystię, to nie jest problem, prawda? Ale jakby Eucharystia nie jest częścią tego planu ewangelizacji. Jest właśnie traktowana jako krok dalszy, drugi, trzeci. No, więc moje takie przemyślenia to tyle. Jakby ktoś chciał, to możemy jeszcze chwilę porozmawiać. Więc jak słuchałem, to we mnie się zrodziło takie skojarzenie, że przecież zarówno kerygmat, czyli dobra nowina o zbawieniu, jak i Eucharystia jest ściśle związana z tajemnicą paschalną. Nie? Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. I tu myślę, że to można jakoś w świetle Ducha Świętego próbować powiązać. Tak? Po drugie, nieraz w czasie takich różnych ewangelizacji plenerowych można zapraszać ludzi właśnie na Eucharystię. I często te Eucharystie, gdzie jest potem modlitwa o uzdrowienie, właśnie są taką okazją do głoszenia homilii kerygmatycznych. Że się chodzi, zaprasza się ludzi na właśnie takie spotkanie eucharystyczne. No i później oni mają też okazję podjęcia decyzji o uznaniu Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Jeszcze jedno zdanie. Była kiedyś taka jedna msza święta w Krościenku. Chodziłem po górach i tam w ogóle nie wiedziałem, że jest jakiś ruch oazowy i trafiłem na ostatni dzień rekolekcji pierwszego stopnia oazowego. I po komunii świętej miłość Boża tak mnie dotknęła, że zrozumiałem, że całe moje życie musi się zmienić. Dziękuję.
W pierwszej wspólnocie, w której byłem, i uważam, że to było nieprzypadkowe, i było to już ponad 20 lat temu, lider opowiadał, bo w pewnym momencie żeśmy byli jakoś tam, rozmawialiśmy, takie różne refleksje, po prostu poza samymi spotkaniami, no jak to w ogóle wszystko wygląda. Ja też byłem, jakby w ten sposób byłem wtajemniczany od strony tego, jak funkcjonuje wspólnota, jak to się w ogóle kształtowało. Bo to była wspólnota ruchu Światło-Życie, czyli ludzie już byli jakoś uformowani, ale gdzieś tam spotkali charyzmatyków na początku lat 90. też zaczęli się modlić charyzmatycznie. No i w pewnym momencie to zaczęło wyglądać tak, że spotkania modlitewne stawały się tak spontaniczne, a jednocześnie zaczęto później widzieć to, że jest pewien schemat. No i ludzie się zgromadzili na spotkanie modlitewne, które oczywiście właśnie wyglądało jakby bardziej atrakcyjnie od mszy, nie? Więc trzeba było też ludzi przywoływać, żeby na mszę też chodzono, nie? I właśnie, ludzie się gromadzą. Jest taki, prawda, pozytywny chaos. Z tego chaosu wyłania się jakaś modlitwa, śpiewy i tak dalej. Słowo Boże jest czytane, ale wcześniej jeszcze jakby ta modlitwa taka przebłagalna, że prosimy, żeby te wszystkie nasze grzechy, żeby Pan Bóg po prostu nie patrzył na nie, tylko żeby nam jakby dał teraz tę łaskę tego spotkania, że te wszystkie problemy, żeby zostawić gdzieś tam z tyłu, za drzwiami tej salki modlitewnej, a teraz się skupić na obecności Bożej. Później właśnie to Słowo Boże jest tam gdzieś czytane, później jest jakby taka przerwa w samej modlitwie, jest to Słowo Boże głoszone przez kapłana czy przez lidera. Później następują znowu modlitwy, w których wyrażamy nasze pragnienia, prośby, zanosimy prośby, które po prostu są związane z codziennym życiem. Przeżywamy w tym wszystkim misterium, znaczy mówimy, tak? Cały czas jest to przeżywanie, że to właśnie Pan Jezus został posłany, zgładził nasze grzechy. Prosimy o Ducha Świętego, prosimy o doświadczenie obecności Bożej. No i na koniec po prostu przeżywamy to, że jesteśmy posłani. No i w pewnym momencie lider powiedział, no tak, te nasze spotkania modlitewne są po prostu na motywach mszy świętej, nie? I to było niby taka oczywista refleksja, ale jest, uważam, taka głębia, nie? Że właśnie msza święta, jeśli ją tak świadomie przeżywać, jest cały czas przeżywaniem pewnego kerygmatu, takiego specyficznego, który się wyłonił dzięki temu schematowi, jaki jest, nie wiem, przynajmniej w katolickiej, znaczy zachodniej, w zachodnim rycie, tego właśnie, co wcześniej powiedziałem, nie? Że ktoś jest poganinem, tak? Przychodzi do Boga, przychodzi najpierw do wierzących, którzy go wprowadzają stopniowo, mówią mu o tym, że problemem w doświadczeniu Boga są grzechy, że te grzechy Bóg przezwycięża poprzez misterium zesłania swojego Syna, który przeżywa krzyż, śmierć, ale zmartwychwstaje. W ten sposób jesteśmy wyprowadzeni, pouczeni, oświeceni, wprowadzeni do Kościoła, do wspólnoty wierzących i następnie posłani. Więc to też jest jakieś powiązanie z kerygmatem. Ja tu chciałem powiedzieć Tomaszu, że wydaje mi się, że pomylisz dwie rzeczy. Ewangelizację przy pomocy Eucharystii i ewangelizację, czy głoszenie kerygmatu, w którym jest temat Eucharystii. To są dwie różne rzeczy. Tak? Nie przez przyprowadzenie do Kościoła na Eucharystię, ale... Bo co to jest kerygmat? To jest głoszenie o czym? Tak, o zbawieniu, o misterium paschalnym Chrystusa. Czyli w samym centrum tego leży właśnie Eucharystia. Eucharystia nie jako sama Eucharystia, jako ten, tylko właśnie jako całość, jako to koło złożone z tych trzech rzeczy. Tak? Wydaje mi się, że ono doskonale, zwłaszcza że msza święta, tak jak tutaj powiedział Olek, zawiera te rzeczy wszystkie. Właściwie można by wszystkie punkty kerygmatu znaleźć w mszy, tak? I jeszcze jedna rzecz, no niekoniecznie ostatnia. Wydaje mi się, że choć rzeczywiście decyzja jest podejmowana indywidualnie,
to myśmy się przyzwyczaili do głoszenia karygmatu, biorąc tak naprawdę to w protestanckich różnych rzeczy, miejsc, jako takiego bardzo indywidualistycznego, że Jezus przyszedł na ziemię, żeby zbawić mnie. Nie. Jezus przyszedł na ziemię, żeby zbawić Kościół. Kościół jest zbawiony, jego ciało jest zbawione. A ja jak się włączam w ciało Chrystusa, to jestem zbawiony. I dlatego rzeczywiście to, co mówiłeś, to dobrze zauważyłeś, że bardzo często ludzie wracając, ja organizowałem dla czasów kursu Filipa, nie znam Nowego Życia, prawdę mówiąc, ale wracali z tego kursu Filipa, nawet ja sam wracając i wchodziłem do kościoła i to wszystko było takie, nie? Nudne i w ogóle nie bardzo duchowe, tak? Wydaje mi się, że tylko włączając ten dynamiczny kerygmat, to dynamiczne głoszenie misterium Eucharystii, bo przecież to nie jest tak. Ilu poganom głosiłeś w życiu? Dwóm? Trzem? Tam 1% najwyżej, nie? My głosimy ludziom, których jakoś tam katechizowano i tak dalej, ale którzy no, jakoś nie zapalili, nie zajerzyli albo ostudzili się. I wydaje mi się, że należy głosić Eucharystię, ale nie samą, tylko Eucharystię właśnie w tym kole tych trzech rzeczy, tak? Że Jezus nas zbawia, ale w tym ofierze Chrystusa na krzyżu i Eucharystii jakby jako jedności, tak? Bo zobaczcie, to co pokazywała Gosia. Wprawdzie katechumeni byli obok, nie? Bo nie byli wtajemniczani tak od razu, ale ta sala nie leżała po drugiej stronie miasta, nie? Ona cały czas była w kontekście tej tajemnicy, która się tam będzie działa. Mało tego, katechumeni przecież już na pewnym poziomie chyba dopiero brali udział w tej części słowa, prawda? W mszy świętej. Potem ich wypraszano, wychodził lektor i mówi sorry, katechumeni, bo tego. Ale to było na tej zasadzie, że tam jest coś wielkiego i oni tego dostąpią, ale na razie jeszcze nie mogą. Tak? To był ten kontekst. A nie w tej zasadzie, że potem wam... No może na początku tak, bo tam były różne zarzuty, że my jemy jakichś tam ludzi i tak dalej, pijemy ich krew, nie? Ale generalnie to było w tym kontekście, a nie w tym kontekście, że oni nic nie wiedzą. Tak? Także to, takie refleksje. Także jestem generalnie przeciw twoim tezom. Przepraszam, że zajmuję czas, ale to Marek mnie tu natchnął takim czymś. Marku, mówiłeś, że Kościół jest zbawiony i dopiero my w tym Kościele jesteśmy zbawieni. To jest chyba część prawdy, jeśli się zatrzymamy, to moim zdaniem, może źle myślę, głosimy jakąś półherezję, ponieważ Jezus powiedział wyraźnie, mam inne owce w innej owczarni, ona też moje są. Ale to nie chodzi, żeby to, może trzeba dopowiedzieć, jaki to Kościół, czym jest ten Kościół, bo my możemy tylko wrócić go do murów Kościoła katolickiego, nie? A ja byłem zbyt długo protestantem, żeby powiedzieć, że nie, tam nie ma nikogo zbawionego. Ale poczekaj, ale tam taką postawę właśnie zauważyłem, tak, Kościół jest zbawiony, nasz Kościół. Tam jest świat, idzie do piekła. Właśnie, żeby... O, dziękuję. Nie, Kościół w sensie ciała Chrystusa, pewnie nie ciała. A nie, bo właśnie chodziło mi o to, żeby to dopowiedzieć, jeśli już, nie? Dobra. A ja chciałem ci bardzo podziękować za to, co powiedziałeś, bo każdym znany z odnowie, czy charyzmatycznych, czy to byłem w odnowie w Duchu Świętym, seminarium, czy kurs Alfa, czy Nowe Życie z Nowej Ewangelizacji, nigdzie o Eucharystii nie padło. Na końcu było, no to co, to jak jesteś już, przyjąłeś Jezusa swojego Pana, no to potrzebna ci jakaś wspólnota, bo bez wspólnoty to uschniesz. A teraz wszystkim powiem, tym, którym prowadzą te kursy, a znam wszystkie trzech prowadzących, te, które wymieniłem. Proszę was, jak jesteście dobrymi chrześcijanami, dodajcie wspólnota i Eucharystia.
I za to Ci wielkie dzięki, bo ja przynajmniej wszystkim, którym będę głosił karygmat, wspomnę, a nie wspomnę. Wiecie, co z tego wszystkiego wynika dla mnie, że jednak należałoby, jeśli mamy do czynienia z osobą ewangelizowaną, która została ochrzczona, żeby jej zaproponować odnowienie przyrzeczeń chrztu zamiast tę formułę uznania Pana Jezusa osobistym Panem i Zbawicielem. To jest forma, ta, którą w tej chwili znamy, która może mieć zastosowanie dla kogoś, kto nie był ochrzczony, jest ateistą jakimś, no, od domu i to coś mu może powiedzieć, że wstępuje na jakąś drogę poznawania. I wtedy go rzeczywiście można skierować do jakiejś wspólnoty, która przygotowuje do chrztu. No to jest tak, ale jeżeli mamy do czynienia z kimś ochrzczonym, no to jest to coś zupełnie logicznego, że mu proponujemy jakąś formę odnowy przyrzeczeń chrztu w formie takiej czy innej, której, no, też się mówi o wyrzeczeniu się złego ducha, i ta instrukcja może być bardzo ważna. I rzeczywiście o Eucharystii się mówi dopiero potem, ale tylko wtedy, kiedy, no, ten ktoś, no, chce, żeby mu mówić dalej. Ale może się to zakończyć na tym. Natomiast, no właśnie, jeśli do tej właśnie formuły dochodzimy z bardzo fałszywą lub kontrowersyjną interpretacją listu do Rzymian, rozdział 10, wiersze tam 9-10, wyrwane z kontekstu kompletnie, no to rzeczywiście dochodzimy do jakiegoś nawet zafałszowanego pojęcia zbawienie. Ja tutaj przypominam jeszcze raz, kościoły protestanckie mają fałszywą wizję zbawienia. Trzeba od tego wyjść. Jeżeli my w kerygmacie będziemy tak mniej czy bardziej przypadkowo głosili fałszywą wizję, to na pewno nie doprowadzimy te osoby do Eucharystii i je po prostu prowadzimy prostymi drzwiami do jakiegoś kościoła fundamentalistycznego. Znaczy, ja w pewnym sensie po to mówiłem o tych punktach zaczepienia, tak? Bo na przykład, kiedy mówimy potrzebna ci wspólnota, to tak może być, to jest takie ekumeniczne, nie? Dowolna wspólnota, gdzie się będziesz modlił, tak? A właśnie potrzebna ci wspólnota Kościoła, gdzie Eucharystia jest tym kanałem łaski, który jest dla ciebie. Bo Eucharystia nie jest sprawą indywidualną. Sam sobie nie mogę odprawić Eucharystii. Pomodlić się mogę sam, nie? Bo modlić się mogę też we wspólnocie, ale Eucharystię mogę przeżyć tylko we wspólnocie i tylko we wspólnocie Kościoła. Tak więc takie kładzenie nacisku na to, że znajdź sobie jakąś wspólnotę, no to ktoś, może to zabrzmi dziwnie, ale znam takie osoby, które potrafią przyjść na spotkanie wspólnoty, a na Eucharystię nie. No bo przecież modlą się, tak? Tu jest fajnie, tu pieśni śpiewamy, ręce podnosimy, tak? A w niedzielę na Eucharystię to tam nudne, po co tam będę szedł? Tak więc można położyć nacisk, znajdź sobie wspólnotę, ale właśnie wspólnotę, w której będziesz czerpał sakramentalne łaski, a nie tylko w której będziesz przychodził się modlić. To troszeczkę usystematyzował w tym kontekście, że Bóg lubi działać etapami. Tak jak nas przygotowywał, każdego z nas, etapami. Ktoś coś powiedział o Bogu kiedyś i my, niektórzy z nas są do tego przyzwyczajeni. Bóg, jak to rozmawiałem z niektórymi z was, jest jak powietrze, był zawsze. Ale tak nie ma. Niektórzy ludzie nic nie wiedzą o Panu Bogu. I tu jest taki problem, że jakie są etapy, które ja uważam, jakby są. Pierwszy etap to jest taka preewangelizacja.
Dla mnie preewangelizacja jest apologetyka. To jest takie zagajenie jakby. Jakby w pewien sposób wyjście do kogoś, który jest poza Kościołem, ktoś ma różne przekonania na temat Kościoła i to jest wyjście w dyskusję. Dla mnie apologetyka powinna prowadzić do kolejnego etapu, do ewangelizacji. I to jest ten model szkół ewangelizacji, czyli to jest miłość Boga, grzech, wiara i nawrócenie. Jezus jest Panem i wspólnota. I to jest ten pierwszy taki jakby wybór Pana i Zbawiciela. Osobisty kontakt. I później ta wspólnota jest później etap katechetyczny, czyli wprowadzenie w te wszystkie tajemnice wiary. Wspólnotę Eucharystii, sakramenty, chrzest. Chodzę Prado Flores. On czytając Pismo Święte jakby wpadł na pewnego rodzaju nauki apostołów właśnie karygmatyczne. Kerysejny, czyli ten dzwon, głosić, krzyczeć, a później jest katecheza, czyli wprowadzać tajemnicę. I on odkrył, że apostołowie mieli tak zwane takie myki, także zagajali po prostu na forach, na różnego rodzaju, na rynkach. Że oni nie wrzucali od razu sakramenty, Eucharystia, że tych pierwszych zagajali jakoś. Właśnie i dążyli do tego, aby człowiek wyrał Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale tu jest jeszcze jeden problem, bardzo ciekawy, gdyż jest coś tak jak ewangelizacja ochrzczonych, że są ludzie ochrzczeni, skatechizowani, ale jeszcze jakby nie mają tego intymnego, bliskiego kontaktu z Bogiem. Coś ważnego, coś takiego, co jest podstawą, prawda? A Eucharystia, to co mówiłeś, Tomek, właśnie jest tym takim intymnym, bardzo bliskim, bardzo takim i prywatnym doświadczeniem Boga. Dziękuję. To są dwie rzeczy. Dobrze, że to rodzaj tego spotkania z Bogiem, bo się właśnie mówi, jest taki slogan ewangelizacyjny, że spotkałem osobiście Jezusa i tak dalej. Ja kiedyś tak gadałem, potem doszedłem do wniosku, że właśnie nie wiem, o co chodzi i tak naprawdę to jest taka kolejna kalka. Wydaje mi się, że właśnie to masz rację, że do tego określenia najlepiej chyba jednak pasuje Eucharystia. Jest może mniej emocjonalne spotkanie, ale na pewno najbardziej osobiste. Poza tym, jeśli chodzi o zbawienie, mi chodzi właśnie o to, co mówił Jacek, o fałszywą misję zbawienia. Jest ten trzeci punkt kategmatu, zbawienie w Chrystusie. Trzeci, dobrze będę? Tak, zbawienie w Chrystusie. Wydaje mi się, że bez niekoniecznie takiego wprost mówienia tam o Eucharystii, o podnoszeniu opłatka i tak dalej, niekoniecznie. Natomiast nie bardzo się da dobrze powiedzieć to zbawienie w Chrystusie w tym kerygmacie, który proponuje przez Flores. Uważam, że proponowany przez Floresa kerygmat jest do kitu. Bo to, co Jacek mówi, propaguje fałszywą wersję zbawienia. Wersję zbawienia z zastępczego w podręczniku do kursu Pawła. Co jest? Ten słynny obrazek, w którym Bóg sądzi człowieka, skazuje go na śmierć, Jezus sądzi, skazuje go na śmierć, po czym zdejmuje szaty i jego karę odbywa, tak? No to jest to klasyczny, błędny obrazek zbawienia, tak? I ja nie mam pretensji do Floresa, on zrobił bardzo dużo, ale też błędy trzeba widzieć, nie? Ale to jest błędny błąd, nie? To ja to pociągnę, dlatego że uświadomiłem sobie, że no, po raz kolejny, na kolejnej sesji, że zawsze, kiedy są nowe osoby, to ci, którzy są od początku albo od długiego czasu, to jest ta przewaga, że myśmy wiele rzeczy przedyskutowali. Znaczy niekoniecznie nawet bardzo aktywnie, tak? Ja się czułem zawsze bardziej biorcą, ale po prostu mam dzięki temu, co usłyszałem na tych poprzednich sesjach, mam pewne rzeczy poukładane. I teraz powiem to oczywiście swoimi słowami, ciągnąc dalej ten wątek, który Marek poruszył. Czyli właśnie to, że dlaczego w ogóle się, rozumiem, ten temat Eucharystii pojawił, i nie wiem, czy dygresja, i nie wiem, czy podczas tego weekendu w ogóle padło słowo magia. Nie. Nie. No z tej rozmowy wczoraj. Mhm.
Aha, a. Bo właśnie mi się wydaje, że to trzeba by dopowiedzieć, że po prostu podstawową chyba apologią dla mnie, obroną Eucharystii wewnątrz mnie, no i tak wobec innych osób, jest to, że ona nie jest magią. Ale że w ogóle wszystko, co jest po prostu fałszywą wizją zbawienia, niekatolicką, to znaczy niekatolicką w tym sensie, że nie apostolską, nie tą, którą Bóg zamierzył, jest tak naprawdę magicznym wyobrażeniem o zbawieniu. Magicznym, możemy to użyć innego słowa, jakimś, no po prostu nietrafionym, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć tak, my jako ludzie, wszyscy ludzie wszystkich epok mogą być zbawieni wyłącznie przez osobisty kontakt z Bogiem, a to, w jaki sposób ten osobisty kontakt z Bogiem ma się odbyć, to już jest ta tajemnica, w którą musimy wprowadzić, nie? W którym Kościół nas wprowadza. Ten osobisty kontakt to nie może być to, że ktoś tylko usłyszał i coś wyznał. To musi być dotknięcie tego, co jest w nas najgłębsze, z samym Bogiem. Jak to się ma właśnie odbywać? Nie? To właśnie się odbywa w taki sposób, że Pan Jezus wcielił, że Syn Boży się wcielił, przyjął ciało, stał się człowiekiem tak jak my, pomiędzy ludźmi, ale jednocześnie ciało go ograniczało, ponieważ miał te ileś lat, w czasie których był pomiędzy ludźmi. I właśnie dlatego na przykład te uzdrowienia niektóre, które są w Ewangelii opisane, one tak doskonale pokazują, na czym polegało jednocześnie zbawienie, uzdrowienie, dlaczego jest to tak tożsame. Czy powiedzmy, że uzdrowienie wskazuje na zbawienie, czyli na to, co ostatecznie się ma z człowiekiem, co Bóg chce, żeby się z człowiekiem stało, czyli że człowiek, aby człowiek był na wieki już później z Bogiem, nie? Już bez względu na to, że to ciało przeminie. Że na przykład kobieta, która się chciała dotknąć Jezusa, nie? Że ktoś, kto chciał się dotknąć nawet szat Jezusa, rozumiejąc, że w ten sposób osiąga uzdrowienie, czyli i prowadzi to do zbawienia. Że w ten sposób jest ratunek, bo zbawienie to jest po prostu ratunek dla człowieka, a jednocześnie coś więcej, bo to też na którejś sesji było odkryciem niesamowitym, że zamiarem Boga jest to, żeby naturę ludzką pociągnąć, podnieść do natury boskiej, której my... Tak, żebyśmy mieli udział po prostu, bo innej możliwości ratunku dla człowieka nie ma. Nie ma, ponieważ naturze ludzkiej jest przeznaczone, aby zgodnie z prawem natury stać się prochem na koniec. Nie? Więc Bóg wymyślił plan ratunkowy i to właśnie jest ta istota chrześcijaństwa, która polegała właśnie na tym, że Bóg musiał te wszystkie rzeczy, czyli choroby, cierpienie na przykład, zamienić w możliwość zbliżania się do Niego, śmierć uczynić bramą, żeby nie była już kresem, tylko bramą. I z prostych elementów naszego życia uczynić wybranych, uczynić rzeczy, które stają się środkami zbawienia. Czyli, że zwykła rozmowa jest przepływem tej dobrej nowiny. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, więc w człowieku rodzą się uczucia, które on może kierować ku Bogu. Następnie proste zgromadzenie ludzi, oczywiście tych, którzy są jakby wybrani, to znaczy, teraz może źle to powiedziałem, ale chodzi o to, że z prostego elementu, który jest także w innych kulturach, może się gdzieś być gdziekolwiek indziej, że ludzie się po prostu gromadzą, Bóg sprawia, że to konkretne zgromadzenie, które gromadzi się w Jego imię, to co powiedział, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, że z tego się jest Jego obecność, że On wypełnia swoją obietnicę, a następnie z prostych symboli chleba i wina, czyli pokarmu, On czyni znaki, które prowadzą, które dają Jego obecność, Jego autentyczną obecność. I na koniec cały ten proces tego wszystkiego, co właśnie w Eucharystii jest wyrażone, powoduje przemianę naszej natury, czyli osiąganie zbawienia, którego kresem jest to, że śmierć nie jest już końcem, ale jest przejściem do nowego życia. To, co w nas nieśmiertelne, ocaleje, chociaż wszystko to, co śmiertelne, obumrze. Tak przyszło mi na myśl, że skoro w kerygmacie jest o tym, że przyjmujemy Chrystusa jako swojego Króla i Zbawcę,
może pójść właśnie dalej i przecież pójść za tymi słowami, które no, chyba w Ewangelii Jana są, kiedy sam Chrystus mówi, że kto nie spożywa i nie pije krwi, nie będzie miał życia wiecznego. I to w tym momencie jest chyba ten haczyk właśnie, który można powiedzieć do wspólnoty, teraz idźcie i będziecie dalej próbowali przyjąć te słowa, tak? Chrystusa i nimi żyć i w ten sposób zdobyć zbawienie.